Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik mierzony. Dzisiaj będziemy mierzyć ubrania ze sklepu Shein. I powiem Wam, że jakiś czas temu byłam bardzo sceptycznie nastawiona do wszystkich chińskich sklepów, szczególnie do tych, które pojawiały się na YouTubie. Ale powiem Wam, że po ostatnich wakacjach, po ostatnich kilku zamówieniach jestem bardzo zadowolona i te zamówienia, te ubrania, które u nich zamawiam, chodzę w nich na co dzień. Zresztą macie okazję też zobaczyć mnie w nich na Instagramie, czy na blogu. No i tak właśnie, ostatnio napisali do mnie znowu ludzie, dali mi kod na zamówienie, zamówiłam sobie ubrania, oto jestem. Będziemy dzisiaj mierzyć. Jeszcze nie zamawiałam żadnych takich ubrań typowo jesiennych, typowo jakichś cieplejszych blazerków, jakichś kardiganów i innych. Chciałam sprawdzić jedną rzecz w sklepie Shein i dzisiaj dowiecie się właśnie o co chodzi i w jaki sposób zamawiać właśnie ciuchy w sklepie Shein i na co zwracać uwagę. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do mierzenia, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, jeśli takie filmiki Wam się podobają i ja też wiem, że zawsze mogę na Was liczyć, także zostawiajcie łapki i subskrypcja. Pierwszą sukienkę, którą chciałabym Wam pokazać, jak możecie zobaczyć, to jest taka granatowa sukienka z pięknym hiszpańskim dekoltem i ten dekolt jest usytuowany w taki sposób, tutaj możecie zobaczyć, jest pod spodem dodatkowa tkanina, jest tak skrojony, że nie ma opcji, żeby coś Wam podjechało. Zobaczcie, ruszam rękami, podnoszę do góry i to cały czas się tutaj trzyma, cały czas przylega do ramion, także ten dekolt cały czas będzie taki, nie będzie podjeżdżał Wam tutaj na ramiona. Piękne hafty, zobaczcie, tutaj taki kolorowy, to rzeczywiście jest haft, co nie jest, to jest, nie jest nadrukowane, jest po prostu naszyte i frędzelki, nie wiem czy widzicie, są frędzelki tutaj na końcu, z przodu, z tyłu, naprawdę przeurocze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja pochodzić w takiej sukience. Ona jest długa, w maxi, do dołu. Ja już pisałam raz na blogu o tym, dlaczego uwielbiam sukienki maxi. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego postu, to link zostawiam Wam na dole. Oczywiście do wszystkich tych ubrań, które tutaj będę przymierzać, linki też znajdziecie na dole w opisie. Wracając do sukienki, to rozmiar jest dobrany idealnie i mam na sobie rozmiar 3XL. 3XL to jest mój rozmiar w sklepie Shein. Możecie zobaczyć, tutaj w biuście leży idealnie. Zaraz pod biustem jest taka gumeczka odcinana i od tej gumeczki ta sukienka zaczyna się rozszerzać w dół. Jeszcze Wam pokażę plecy. Plecy są równie piękne, zobaczcie, wszystko. Wszystko jest ładnie ułożone, nie ma problemu, żeby coś poskakiwało, żeby coś się ruszało. Ja pierwszy raz mam styczność z tego typu dekoltem, który się nie rusza, bo już mam kilka sukienek z takimi właśnie łódkowymi dekoltami. I te gumki zawsze są albo jakieś luźniejsze, albo coś jest z nimi nie tak i po prostu wyskakują tutaj do góry. I co w tej sukience mamy na dole? Na dole rozszerza się ku dołowi i na samym końcu zakończona jest taką jedną falbanką, bardzo ładnie to wygląda, taki trochę syrenkowy look. Jak możecie zobaczyć, jest na mnie troszeczkę za długa, także może dam ją do skrócenia, albo będę w niej chodziła tylko i wyłącznie na obcasach. No nie trzeba jakoś bardzo, tak patrzę sobie teraz, troszeczkę, wystarczy mały obcasik, jakieś buty na lekkim podwyższeniu, nawet jakaś taka grubsza podeszwa czy koturna i będzie ok. I ten kolor, granat znowu zaczyna łapać moje serce, że ona nie jest piękna, jest piękna. I teraz coś, na co najbardziej zwracam uwagę w chińskich sklepach, a jest to materiał, z jakiego jest zrobiona ta sukienka. Czy to jest to sklep Shein, czy tak jak mówiłam, jakiś inny chiński sklep, zwracam uwagę, żeby nie było tego poliestru czy innych dodatków, szczególnie jeśli chodzi o t-shirty, bo jak wiecie, kilka z nich zamawiałam i no, powiedziałabym, że tak średnio nadają się do chodzenia, szczególnie w ciepłe dni, bo są po prostu zrobione tak jakby z folii. Zamówiłam tą sukienkę, żeby sprawdzić pewną zasadę, bo zarówno tamta czarna sukienka z różami, jak i kilka kolejnych, które zamawiałam w Chinach, są zrobione, są wykonane z materiału, który nazywa się rayon. 100% rayon, w wolnym tłumaczeniu, już to przetłumaczyłam sobie wcześniej, to znaczy sztuczna bawełna. Super zwiewne, chłodny materiał, mięciutki materiał. Wiemy, że jego wielkim minusem jest to, że się mnie
ale w lecie, w gorące miesiące absolutnie nie ma to żadnego problemu z tym, bo najważniejsze jest to, żeby było zwiewnie, przewiewnie i żeby się nie pocić w tym. Tak, i ta sukienka też jest zrobiona właśnie z tego rejonu, z tej wiskozy. Jest super, super przewiewna, jestem mega zadowolona, także jeśli będziecie szukać czegoś na Shinie, to zwracajcie uwagi właśnie na ten rejon. Jeśli będzie to bluzka lub coś innego właśnie wykonane z tego materiału, to bierzcie w ciemno. I tak jak wspominałam, tą sukienkę mam w rozmiarze 3XL i na stronie kosztuje $25. Link zostawiam na dole, dajcie znać, jak Wam się podoba. Ten dekolt nie jest cudowny. Kolejna sukienka, którą zamawiałam w Shinie, to taka niebieściutka sukienka z krótkim rękawkiem, z pięknym haftem tutaj również pod szyją. Ona ma takie cieniusieńkie paseczki, tak troszeczkę przypomina koszulę. I słuchajcie, jest za mała na mnie w cyckach. Boże, czy nie może być chociaż jednego zamówienia z Shinu, w ogóle z chińskich sklepów, żeby wszystko było na mnie dobrze i żeby nie było problemu z cyckami? Nie, nie może być, więc ta sukienka jest przeurocza. Jest tak długość ma w kolano, od dołu zaczyna się taka słodziutka falbanka, troszeczkę ma taki jakby krój a la lata 20. Wiecie, coś takiego z obniżoną talią. No, czyż nie wygląda uroczo? Ogólnie to nawet wybaczyłabym jej ten mały dekolt tutaj, który, no nie, nie jest duszący, ale po prostu ja i moje cytki się w nim nie mieścimy. I zobaczcie, to, że widzicie, bo ten materiał nie jest rozciągliwy, wbrew pozorom. Nie jest rozciągliwy i tutaj nie mam za dużo, tyle mam miejsca. Wszystko to przez to, że nie mam za dużo materiału z tyłu na plecach. I tutaj, kiedy się zacznę poruszać, dzieje się taka sytuacja. O! Tutaj, gdzie mają się schować mój biust, podskakuje mi do góry. Robią się tutaj takie falbanki, takie rogi. I nie wygląda to za fajnie. Szkoda, bo sukienka jest naprawdę ładna. I jest to kolejna sukienka, którą zamówiłam, żeby sprawdzić moją tezę na temat materiału. Ten materiał, z którego wykonana jest ta sukienka, to jest 95% poliester i 5% spandex. I zamówiłam to z pełną świadomością tego ryzyka, co to do mnie przyjdzie. Chciałam to zrobić po prostu po to, żeby sprawdzić właśnie ten materiał i czy to się da w tej sukience chodzić. To jest taki materiał, wam zaraz wytłumaczę jakiego typu. Możecie usłyszeć. Ona tak trochę szeleści. To jest materiał takiej koszuli, takiej taniej, bazarkowej, męskiej koszuli. Ja już kilka razy miałam styczność z takową koszulą. Prasuje się ją super, super idealnie, no bo to jest sztuczne, więc szybciutko żelazkiem się przejedzie, ale jest super niemiła w dotyku i domyślam się, że w noszeniu też nie bardzo. Co prawda, no, prezentuje się z daleka fajnie, te koszule też się z daleka prezentują w miarę fajnie, ale ten poliestrowy szuracz po prostu jest tak średnio do zniesienia. Nie jest to najprzyjemniejsze, ale jak widzicie, prezentuje się całkiem fajnie. Czy to nie jest piękne, czy ona nie jest słodka? To jest taka skromniutka, niebieściutka, dziewczęca sukienka. Może mi zmaleje biust. Może kiedyś będę miała mniejszy. Będzie wtedy ok. I nastawiam rozmiar też 3XL, więc klepiesz się in. O co chodzi? Co poszło nie tak w tej sukience? Dlaczego ona po prostu się tutaj nie mieści? Dlaczego ja... O, stół jest taka prosta, ale jak widzicie... Boję się robić jakieś gwałtowne ruchy, bo może po prostu pęknąć na mnie tutaj. No, nie mam pełnego zakresu ruchów. I sukienka w sklepie kosztuje $17. Jeśli macie mniejszy biust niż ja, bo tutaj spokojnie zmieściłam brzuch i wszystko jest w porządku, ale jeśli macie mniejszy biust i szukacie jakiejś ładnej sukienki, nie zwracacie za bardzo uwagi na materiał, to możecie ją brać. Myślę, że do niej fajnie będzie wyglądała taka kurteczka, jakaś ramoneska, ewentualnie jakaś kurtka jeansowa. No przesłodko wygląda. Nie da się wciągnąć biustu. Dajcie znać, co myślicie i co z tym materiałem.
I ostatnią sukienką, obok której nie mogłam przejść obojętnie, jest taka błękitna, wręcz powiedziałabym turkusowa sukienka. I jeśli obserwujecie moje media społecznościowe albo oglądacie wszystkie filmiki z uwagą, to możecie zauważyć, że to jest ten sam krój, co takiej super granatowej sukienki, którą miałam z sobą w Czarnogórze. Link do niej, czy do filmiku zostawiam tutaj. I po prostu pomyślałam, że ona jest tak super leży, tak się fajnie nosi, że wezmę sobie taką samą w innym kolorze, w innym wzorze. I jak możecie zauważyć, dekolt, piękny, literkę V, zapinana na guziczki. Te guziczki są tutaj zawiązane, takie gumowe pętelki. Po spodem jest taka szeroka guma. Mam wrażenie, że w tej sukience jest trochę wyżej niż w tamtej, bo w tamtej granatowej zaczyna się zaraz pod biustem, a tutaj wjeżdża mi trochę tutaj pod spód rękawek do łokcia. Piękny print, taki troszeczkę geometryczny, taki troszeczkę estetyczny. No jest cudowna. To, co się różni od tamtej sukienki, to jest takie rozcięcie z boku na nogę. To rozcięcie zaczyna się od długości kolana. Tak sobie teraz zerknę. Tak, od długości kolana i wygląda całkiem nieźle. Coś innego. To, nad czym ubolewam przy tej sukience, to jest to, że jest na mnie zdecydowanie za długa. Po prostu szura po ziemi. Możecie zobaczyć, że nawet chyba wysokie buty nic tutaj nie dadzą, bo po prostu ona będzie jeździła po ziemi. Ale całkiem fajnie, że ten print jest taki równy, równomiernie rozkłada się po całej tej sukience, więc nie będzie problemu z jej ucięciem i skróceniem. Także drugi raz postawiłam na ten sam krój, na tą samą sukienkę, tak jakby tylko w innym wzorze. I powiem Wam, że jeśli szukacie idealnej sukienki maxi, właśnie takiej zwiewnej na lato albo na taką wczesną jesień, to patrzcie, zobaczcie sobie na te kroje, na ten krój. Tam jest po prostu wzorów, kolorów, różnych sukienek potąd. One wszystkie kosztują mniej więcej tyle samo, około $25. I są zrobione właśnie z tego materiału, który wcześniej mówiłam. Nazywa się Rayon i ta sukienka też z tego materiału jest zrobiona. Super przewiewna, super chłodna, milutka. I nie wiem, czy jeszcze kilka, jeszcze za dwie by mi się przydały. No, po prostu to jest jeden z moich ulubionych krojów. Tutaj mieści się brzuszek, tu nie trzeba żadnych majciuchów obciskających. Tak jak wspominałam w tym właśnie, musicie golić nóg, jak macie ubrane sukienki maxi. Pełna swoboda. I tutaj też mam rozmiar 3XL. I tak jak mówiłam, sukienka kosztuje w sklepie $25. Link oczywiście znajdziecie na dole. No popatrzcie, czy ona nie prezentuje się cudownie, czy ten kolor mi nie jest, czy nie jest mi do twarzy. W ogóle to nie patrzcie na mój makijaż dzisiejszy, bo sobie próbowałam trochę smoki, ale nie wiem, czy wyszło, raczej nie wyszło. Ale wiecie, praktyka czyni mistrza. Więc wracając do tematu sukienki, to ta sukienka najbardziej by mi pasowała gdzieś w Grecji, na jakiejś sesji zdjęciowej. No po prostu patrząc na ten kolor, chce mi się z powrotem wakacji. I to już wszystkie rzeczy, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Dajcie znać, która z sukienek Wam się najbardziej spodobała, która Wam przypadła do gustu. Co sądzicie o tamtej poprzedniej z haftami, właśnie z tego dziwnego materiału. Dajcie też znać, czy Wy zwracacie uwagę na składy, na materiały, z jakich są zrobione ubrania. Powiem Wam szczerze, że ja zwracam uwagę, ale nie jestem jakąś specjalistką w tej dziedzinie i też jakoś tak mocno nie krytykuję też tych poliestrów, bo zdarza się, że bluzka z poliestru czasami jest fajniejsza, wygodna, bardziej przewiewna niż taka z bawełny, taka ociężała, która w ogóle nie chce się układać, więc jak najbardziej poliestry też noszę, nie ma to dla mnie żadnego problemu, ale to zależy od pogody, to zależy od mojego humoru, to zależy od tego, czy chcę mieć coś zwiewnego, czy wolę mieć coś eleganckiego i przeboleję. Wiecie, jak to jest. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, o materiałach. Czy kupujecie ubrania w Chinach? Jeśli kupujecie ubrania w Chinach, to jakie ubrania kupujecie w Chinach? Ja zaczęłam przeglądać kurtki i właśnie swetry zimowe. Z tym dopiero będzie zabawa. Także też dajcie mi znać, jeśli chcecie zobaczyć taki filmik mierzony z kurtkami i z rzeczami jesienno-zimowymi. Zobaczymy, co da się zrobić.
Zapraszam Was też do moich mediów społecznościowych, na Facebooka, na Instagrama i na bloga. Tam bardzo często możecie zobaczyć właśnie te ubrania, które Wam tutaj pokazuję, które mierzę gdzieś tak na szybko w zaciszu domowym. Możecie zobaczyć w akcji, w terenie, na zdjęciach, jak się prezentują w stylizacjach. Także zapraszam Was tam serdecznie. Zapraszam też do zostawienia łapki w górę, jeśli takie filmiki Wam się podobają, i do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli już to robicie, to ja Was uwielbiam. I zapraszam na kolejne filmiki. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!